grają w piłkę, biegają, czytają książki i rozwiązują zadania matematyczne. Dla uczniów zespołu szkół publicznych we Wsoli zajęcia szkolne są pasją, która zaowocowała licznymi sukcesami w nauce i sporcie. Na jesieni były biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe i tu dzieci z klas podstawowych, klas 4-6 osiągnęły, można powiedzieć dziewczęta, że osiągnęły duży sukces, bo na powiecie były drugie, na międzypowiecie były drugie i awansowały do Igrzysk Mazowieckich, uzyskując 9. lokatę na województwie. To myślę, że jest to spory sukces dla tych dziewcząt. Chłopcy ze szkoły zajęli 2. miejsce w powiecie w turnieju piłki ręcznej. Podobnie 2. miejsce zajęły gimnazjalistki, tym razem w tenisie stołowym. Dziewczęta awansowały do zawodów międzypowiatowych. Z kolei uczennice klas podstawowych odnoszą sukcesy w turnieju piłki nożnej z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Przeszliśmy jedne eliminacje, gdzie byliśmy organizatorami tej imprezy. Później były 2. eliminacje, były w Głowaczowie. Również przeszliśmy i 8 kwietnia jedziemy do finału Mazowiecki. Uczniowie ze Wsoli zajmują się nie tylko sportem. Placówkę odwiedziliśmy w dniu, w którym szkoła obchodziła m.in. kilkudniowe święto liczby pi. Dla dyrektora Pawła Stępniewskiego ważny jest bowiem intelektualny rozwój dzieci. Bardzo często zdarza się, że uczniowie oprócz tego, że zdobywają laury sportowe, to zdobywają też laury w różnego rodzaju konkursach. Te obszary to przede wszystkim zgodnie z tym, czego dzieci się uczą, a więc każdy przedmiot ma swoje konkursy, zarówno konkursy ogólnopolskie, jak i przede wszystkim konkursy czy olimpiady przedmiotowe. Efekty takiego podejścia są widoczne na co dzień. Wszechstronnie uzdolniony Robert Siurnik gra w koszykówkę w Lidze Mazowieckiej, ale przede wszystkim zajmuje się nauką. Mam 4. miejsce w olimpiadzie mitologicznej. Dostałem 3. miejsce w stypendiadzie matematycznej. Nauczycielka Roberta podkreśla, że trzeba włożyć dużo pracy, aby osiągnąć sukces. Na pewno współpraca moja z rodzicami jest na pierwszym miejscu. Motywacja odpowiednia ucznia jest również istotnym elementem. No i odpowiednie przygotowanie bazy zadaniowej, banków zadań i ćwiczenia. Dodatkowe lekcje po zajęciach, prawda? Zajęcia to jest jedno, zajęcia obowiązkowe, natomiast dodatkowe zajęcia, które organizuję dla swoich wychowanków, uczniów, również pomagają i są niezbędne, żeby jakiś sukces właśnie, nawet najmniejszy, osiągnąć. Sam Robert twierdzi, że nie spędza wiele czasu z nosem w książkach. Jak dużo czasu poświęcasz na naukę? Mało, bo ja się tam dobrze uczę. Dużo zapamiętuję też z lekcji. Wtóruje mu Kacper Kobza, dla którego matematyka nie ma tajemnic. Ile musisz czasu poświęcić na naukę? Mało, bardzo mało. A sprawia ci przyjemność nauka matematyki? Tak. A dlaczego? Co jest takiego fajnego w matematyce? Zadania są fajne i łatwo je się rozwiązuje. Równie wszechstronny jak Robert Siurnik jest Kacper Pietrzyk, który osiąga sukcesy w dziedzinach tak odległych jak język polski i matematyka. Ma na to swój sposób. Trzeba podzielić tak jakby uwagę na te 2 przedmioty i równo pracę trzeba podzielić też, żeby w obu dziedzinach odnieść sukcesy. Nauczycielka Kacpra podkreśla, jak ważna jest edukacja humanistyczna dzieci i młodzieży. Nie możemy dzieciom odbierać umiejętności przede wszystkim czytania książek. Są dzieci, które kochają czytanie. Nie tylko jest komputer, nie tylko jest jakaś gra komputerowa, zabawa na komputerze, natomiast kochają czytanie i takim uczniem właśnie jest Kacper Pietrzyk, który osiągnął tytuł laureata, z czego jestem bardzo, bardzo dumna. Polonistka zwraca uwagę na ważną cechę, która kształtuje się u uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych. Wytrwałość przede wszystkim w dążeniu do swoich celów i taki właśnie jest Kacper. Dostałam go w 4. klasie, przez 3 lata pielęgnowałam tę jego wytrwałość, no i opłacało się, było to efekt. Na sukces dzieci pracują nauczyciele na wszystkich etapach edukacji. To nie jest tylko mój wysiłek, ale także bazuje na tym, co włożyli inni nauczyciele. To nigdy nie jest praca jednostkowa, to jest praca na pewno zespołowa. Zaczyna się już w nauczaniu początkowym. Później otrzymują tego młodego ucznia, to dziecko, moje koleżanki w szkole podstawowej. I tak naprawdę ja bazuję też na tym, co już ktoś zasiał. Czyli ja jestem tylko takim najszczęśliwszym ogrodnikiem. W Zespole Szkół Publicznych we Wsoli sukcesy naukowe osiągają także dziewczęta, które postawiły na przedmioty humanistyczne. Zdobycie laurów w tych dziedzinach uczennice okupują ciężką pracą. Dużo czytania, dużo zostawania po lekcjach, dodatkowych, do których to wszystko przygotowujemy, dużo poświęcenia przede wszystkim. Do niektórych konkursów przedmiotowych uczniowie przygotowują się niemal przez cały rok, także w wakacje.
Kiedy są dni wolne i praca moich uczennic, bo akurat to są dziewczynki, zaczyna się w wakacje, trwa przez ferie, czasami w trakcie roku szkolnego, czasami w trakcie wakacji otrzymuję na przykład od dziewczynek informację, że znalazły bardzo ciekawą książkę, chciałyby o niej porozmawiać, czasami obejrzały jakiś bardzo ciekawy film, dzielą się z tym ze mną i staramy się to wpleść, jeżeli się da, do zagadnienia konkursu, popracować nad tym zagadnieniem, które będzie dla nich bliskie. Dziewczynki podkreślają, jak ważna jest systematyczna, niekiedy żmudna praca. Jeśli chodzi na przykład o stypendiadę ortograficzną, no trzeba studiować słowniki, najlepiej by było, prawda? Przygotowywać się do testów, rozwiązywać z poprzednich lat. Do olimpiady mitologicznej musiałam przeczytać kilka razy całą mitologię grecką. No, zaznaczać dużo fragmentów, prawda? Przypominać sobie o najważniejszych postaciach. No, dużo pracy, ale opłacało się. Nauka się opłaca, gdyż laureaci konkursów uzyskują wymierne korzyści. Jestem przyjęta do każdego liceum, które sobie wybiorę. Mam 13 punktów świadectwo i 6 z polskiego na koniec roku. Nauczyciele uważają, że udział w konkursach zaprocentuje także w przyszłości, w dorosłym życiu dzisiejszych uczniów, kształtując w nich pozytywne cechy charakteru. Śmiałość, odwaga, tak jak powiedziałam, pewność siebie, wiara w drugiego człowieka. Każde najmniejsze osiągnięcie sprzyja temu i pomaga. W Zespole Szkół Publicznych we Wsoli nauczyciele mają różne pomysły na ulepszanie metod pracy. Wprowadzają także innowacje na każdym etapie edukacji, poczynając od przedszkola. Ciekawostką jest na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum matematyka po angielsku. Konsekwencją tej innowacji będzie konkurs gminny pod patronatem pana wójta, który pozwoli nam na to, żebyśmy wyłapali dzieci sprawne i w języku, ale także i w matematyce. Pomysłodawczynią konkursu jest Beata Rucikowska, która prowadzi zajęcia z matematyki w języku angielskim. Uczniowie zdobywają także laury w innych dziedzinach, m.in. w konkursach literackich i plastycznych. Dzieciom i młodzieży oraz całej kadrze pedagogicznej z Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli życzymy kolejnych sukcesów.